ponieważ trudno chyba zebrać myśli po meczu, na który się jechało z nadzieją na zdobycze punktowe, a przegrywa się go 1-5, strzelając honorowego gola w doliczonym czasie gry. No na pewno nie tak to miało wyglądać. Wiedzieliśmy, że jakbyśmy wygrali ten mecz, to byśmy wyszli ze strefy spadkowej. No ciężko jest coś powiedzieć. Na pewno to nie był nasz dobry mecz, ale tak jak sobie powiedzieliśmy w szatni, lepiej przegrać raz 5-1 niż przegrać w 5 meczach po 1-0. Na pewno musimy wyciągnąć wnioski, no bo walczymy o życie, ale tak jak ja zawsze powtarzam, ja wierzę w tą drużynę, bo pokazaliśmy w poprzednich meczach, że potrafimy grać w piłkę. Teraz mamy 2 mecze u siebie i mam nadzieję, że wygramy. Mam tylko nadzieję, że ta porażka tak wysoka i w takich okolicznościach nie załamie zespołu. Nie, powiedzieliśmy sobie, że nie możemy zwieszać głów, bo jest jeszcze 12 meczów, a każdy wie, jaki mamy cel. Celem jest utrzymanie korony. Tak jak mówię, no to jest pierwszy taki nasz fatalny mecz. Cieszy to, że za tydzień na pewno możemy się zrekompensować przed własnymi kibicami. Ja tak jak mówię cały czas, ja bardzo wierzę w tę drużynę, bo jest naprawdę dobra, ma dużo jakości. Dzisiaj możemy przeprosić kibiców, którzy nas wspierali w dużej grupie i obiecuję ze swojej strony, jak i ze strony drużyny, że na pewno wyciągniemy wnioski i już takie coś się nie powtórzy w tej rundzie. Jacku, 250. mecz w Ekstraklasie stał się faktem. Gratuluję, bo no jest to jednak duża rzecz, kiedy piłkarz ma 250 na liczniku. Natomiast no, nie tak sobie pewnie wyobrażałeś swój jubileusz i to taki duży. No na pewno nie, gdzieś tam cały czas trzeba gdzieś szukać takich pozytywów w drużynie, u siebie. Ja gdzieś tam tu debiutowałem na tym stadionie, tu mam 250 występ, tak się złożyło. No na pewno taka gorzka pigułka do przełknięcia, nie jest gdzieś tam łatwo. Miałem sytuację do strzelenia bramki. Może brakuje mi troszeczkę pewności siebie. Jakbym strzelił, na pewno by zdecydowanie lepiej dało. Tam asysta na pewno troszeczkę coś dała. No ale wiadomo, przegrywamy mecz i można patrzeć gdzieś tam na samego siebie. Chociaż cały czas człowiek, każdy od siebie powinien wymagać jak najwięcej. Szkoda, że tak naprawdę wysoko przegraliśmy, ale zdecydowanie lepiej jest tak jeden mecz przegrać, niż później przegrywać, nie wiem, 4 mecze po 0-1, niż żałować, tak? Mamy kolejne mecze, musimy się skupić na tym, co tak naprawdę graliśmy wcześniej, wyeliminować te błędy, które dzisiaj gdzieś tam zostały popełnione, a takie błędy były. I tyle, głowa do góry, będę cały czas nastawiał chłopaków, tylko żebyśmy patrzyli przed siebie. Wiadomo, to nie jest dzisiaj łatwy moment, naprawdę ciężki, ale mamy teraz 2 mecze u siebie. Liczymy na wsparcie ludzi, bo na pewno muszą nam pomóc w tym momencie, bo to jest, każdy kolejny mecz jest najważniejszy, a teraz mamy 2 bardzo ważne mecze u siebie i na to patrzymy. Teraz na tych meczach się będziemy skupiać. Wiadomo, ten mecz trzeba będzie przeanalizować, to nie będzie łatwe, ale były też dobre momenty i tak jak mówię, musimy się skupić na tych wcześniejszych, co były dobre.